dla kibica najlepiej taki mecz, zacięty, ale dla zawodników lepiej spokojny i pewny od początku do końca. Pozdrawiam całą drużynę trenerów, którzy dają z siebie wszystko i mam nadzieję, że kolejny mecz będą wyglądać jeszcze lepiej. Jednym punktem to jest porażka, która najbardziej boli, zwłaszcza, że w meczu mieliśmy swoje szanse. No niestety nie wykorzystywaliśmy ich. No i skończyło się tak, a nie inaczej, że to przeciwnik wywiózł tutaj z naszego parkietu 3 punkty. Cieszę się ogromnie z 3 punktów. Bardzo trudny teren. Młodzież z Zabrza pokazała, że potrafi grać w piłkę ręczną i widać, że chłopaki z Trocerz pod ogona nie wypadli. Długa droga za nami, że tak powiem, jeszcze dłuższa przed nami, powrót do domu i śmiem twierdzić, że to też jakiś wpływ miało na naszą drużynę. Moim zdaniem sytuacje niewykorzystane, szczególnie w naszej przewadze, najbardziej lubią się mścić na sam koniec. Mieliśmy 2 piły na początku drugiej połowy, które powinniśmy wykorzystać i wyjść na dwubramkowe przeprowadzenie, ale no niestety nie udało nam się i drużyna przeciwna nam odjechała. Próbowaliśmy do samego końca podgonić, lecz zabrakło tych kilku sekund, żeby tej ostatniej bramki dorzucić. Zacięty mecz od początku do końca. Był fragment, gdzie odskoczyliśmy w drugiej połowie na parę bramek i myślę, że to był fragment decydujący, bo zespół z Zabrza wyszedł nas, ale na szczęście mieliśmy ten bufor i dowiedzieliśmy jedną bramkę do końca. Mecz naprawdę warty obejrzenia dla kibiców i bardzo dobre widowisko. Jak tutaj ten mecz pokazał, że jednak fizyka nie jest decydująca, aczkolwiek ma znaczenie, nie da się tego ukryć. W tej lidze wygrywa mecz ten, kto bardziej chce. Troszkę szczęścia i wszystko się może zdarzyć. Liga jest bardzo wyrównana, na pewno Zabrze będzie robiło punkty, bo są trudnym zespołem, także nie ma się co oglądać za siebie. Na szczęście, że zdrowo, bez urazów, jeden i drugi zespół. Także mówię jeszcze raz, bardzo się cieszę z tych 3 punktów. Myślę, że gdzieś może minimalny wpływ mogło to mieć, że zawodnicy z Krzo no, są więksi, są tęsi i na pewno trudniej naszym chłopakom było się przebić przez ich szczelną i mocną obronę niż im przez naszą. Natomiast nadrabialiśmy zdecydowanie sprytem, nadrabialiśmy szybkością. Dążyliśmy jeszcze rzut z drugiej linii, więc myślę, że tą różnicę zniwelowaliśmy. Niestety dzisiaj zabrakło tego minimum, żeby zostawić punkty tutaj na naszym parkiecie. Natomiast pokazaliśmy się na pewno z dobrej strony. Drużyna przeciwna bardzo wybiegana. Próbowaliśmy ich dogonić, próbowaliśmy też sami biegać, ale pod koniec zabrakło nam tchu i takiej trochę samodyscypliny. No i niestety, no, wynik jest jaki jest.